Trzymam od miesiąc u siebie, bo nie chciała przyjść się sprawdzić, bo jej synek by
Dobrze, 24 pytanie. Jakim typem ucznia jest? Jestem raczej uczniem cichym, ale czasem pozory mylą. Ja jestem bardzo taką spokojną osobą, ale w towarzystwie moich dziewczyn wszystko się zmienia, ale dobrze. Zostańmy przy tamtym pierwszym typie. Cichej myszki. 25 pytanie. Czy masz rodzeństwo, które chodzi z tej samej szkoły co ty? Więc tak, mam siostrę, ona się nazywa Kinga, raczej ma na imię Kinga i chodzili ze mną do samej klasy. I oczywiście mogę wam jej kanał podlinkować, nazywa się Becia Stars. Dlaczego Becia Stars, dowiecie się dopiero na kanale, więc oczywiście wpadajcie serdecznie. I oczywiście subskrybujcie kanał, ale mój też mój. 26 pytanie. Jakie stopnie najczęściej dostajesz? Ja najczęściej dostaję 4, ponieważ to jest taka optymalna ocena między 5 a 3. Nie zła, nie za dobra, ale fajna. Dobry. Więc myślę, że dobrze. 27 pytanie już przedostatnie. Jak się uczysz do sprawdzianu kartkówek? Ja najczęściej robię sobie fiszki, jeżeli chodzi o języki. I o niemieckim, o angielskim robię sobie fiszki, rysuneczki do tego, na przykład jakieś tomato, czyli pomidor, to rysuję sobie pomidora, no albo kolor, na przykład, którym jest ta rzecz, czyli na przykład w tym wypadku czerwony, no rozumiecie, takie karteczki, które mają od razu napisane na odwrocie, na przykład wytłumaczenie. I ostatnie pytanie na ten Q&A, 28. Kiedy chcesz zacząć robić pełny makijaż do szkoły? O, to jest bardzo fajne pytanie. Więc ja chyba zacznę to robić w liceum. Czyli moim przyszłym liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu. To by było na tyle, jeżeli film wam spodobał, to oczywiście lajkujcie. Jest trochę długi, 14 minut, ale jakoś mogę to chyba skrócić, więc zobaczymy. I subskrybujcie, lajkujcie i pa! Aha, jeszcze piszcie pytania do Q&A.